Dzień dobry i zapraszam Was na kolejny vlog. Poranek spędziłam na kończeniu prezentacji. Muszę przyznać, że jestem bardzo z siebie dumna. Filmik o Polsce do szkoły Oliwii jest skończony. Przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Jestem z siebie bardzo, bardzo dumna. Także fajnie zacząć dzień w takim pozytywnym nastawieniu. Teraz zabieram się za przygotowanie kolejnej rzeczy do odhaczenia z mojej listy rzeczy do zrobienia przed wyjazdem, a mianowicie przygotowanie warzyw do zamrożenia. Ja lubię mieć takie jarzynki, gotowe porcje warzyw do gotowania zup zamrożone, bo najgorsze jest to, kiedy chcecie ugotować zupę, a czegoś Wam braknie, na przykład marchewki czy pietruszki, więc ja raz na jakiś czas poświęcam chwilę na wiecie, obranie, umycie, pokrojenie wszystkich warzyw i je sobie później w porcjach mrożę i mam gotowe właśnie, gdy chcę ugotować zupę. I dzisiaj zapraszam Was do przygotowania takich porcji razem ze mną. No i gotowe, słuchajcie, nawet gotuje się rosół. Stwierdziłam, że wykorzystam jedną porcję i ugotuję nam zupę na ten tydzień, ponieważ na narty jedziemy dopiero za tydzień, do tego czasu wiadomo, musimy coś jeść. A dzisiaj w ogóle są walentynki,
Wprawdzie nie zaplanowaliśmy nic szczególnego, bo jest to środek tygodnia, szkoła, praca, zresztą Oliwia ma dzisiaj zajęcia z pianina, ja mam moje lekcje pianina, ponieważ to było takie moje marzenie od wielu lat, żeby nauczyć się grać na pianinie i właśnie w tym roku na urodziny sprezentowałam sobie pianino i chodzę na lekcje, uczę się grać. Oliwia widząc to też zapragnęła, więc znalazłam dla niej nauczycielkę i chodzimy prywatnie, uczy się właśnie grać na pianinie. No i tak to wypada, że te obie mamy zajęcia we wtorki. Mój mąż wraca zazwyczaj po prostu wcześniej z pracy, żeby zająć się Oliwią, żebym ja mogła jechać na moje lekcje, ponieważ moje lekcje są to lekcje grupowe. I tak wygląda ten dzień. Przed chwilą słyszałam, że kurier zrzucił mi jakąś paczkę przed domem, także pójdę zaraz sprawdzić, co to i może Wam pokażę. Wreszcie przyszedł kolejny garnek. Uwielbiam te garnki od Le Creuset. To są garnki ze stali nierdzewnej. Bardzo je lubię. Mam ich już dosyć sporo, ale wiadomo, są takie, których używa się non-stop i jakoś tak każdy ciągle sięga po ten najmniejszy, więc domówiłam sobie drugi. Taki o maluszek, rondelek z przykrywką. On ma całe 2 litry. Jakoś tak wszyscy ciągle po niego sięgają, także dokupiłam kolejny. Ciągle nam go brakowało. Wyczytałam w internecie, że można wymieszać wodę z gliceryną. Trzeba było zagotować wodę i rozpuścić w niej glicerynę w proporcjach 2:1. Więc tak też zrobiłam i podobno te gałązki eukaliptusa mają sobie tutaj siedzieć teraz przez kilka tygodni. No więc zobaczymy. Można było ususzyć normalnie, ale było powiedziane tam właśnie, że jeżeli to się zrobi z gliceryną, to te listki nie będą takie suche, będą miękkie i ten kolor będzie żywszy, więc zobaczymy, jest to eksperyment. Jak mi się nie uda, to po prostu kupię sztuczne, bo bardzo mi się ten efekt tutaj podobał. No więc testujemy, dam Wam znać na pewno, jak mi to wszystko tutaj wyjdzie. Przyszły nowe karty do Yotto. Yotto to jest taki odtwarzacz tak naprawdę do słuchania muzyki, audiobooków, do no również radio można sobie włączyć, więc Oliwia ma taki odtwarzacz, bardzo często słucha tej muzyki baletowej i wtedy sobie do tego tańczy. Tutaj ma też różne inne karty, właśnie książki czytane, tutaj Żabek i Ropuch, to jest jedna z jej ulubionych, mamy tę książkę po polsku, a tu ma po prostu audiobook po angielsku. Są też różne inne opowieści. Tutaj mamy muzykę na przykład z Brazylii czy z Hiszpanii lub takie tradycyjne piosenki dla dzieci. Mamy też dużo muzyki klasycznej. Oliwia bardzo lubi włączać sobie te karty. O, na przykład pianino. Uwielbia słuchać pianina. Też mamy takie karty do nauki, na przykład co to za dźwięk, rytmy, co to za instrumenty. Tu są karty do nauki matematyki, kształty, cyfry. I teraz jej domówiłam jeszcze taką muzyczną. Tutaj pierwsze słowa po hiszpańsku. Oliwia ma hiszpański i chiński w szkole, dlatego że jedna z nauczycielek jest Chinką, druga jest Hiszpanką. No jeszcze są różne inne nauczycielki, ponieważ w jej klasie jest 6 nauczycielek, ale one też wprowadzają te elementy i często, gdy dają dzieciom lekcje, to wtrącają te zwroty również, uczą piosenek. Wiem, że liczą też po hiszpańsku na pewno, więc dokupiłam jej taką kartę Moje pierwsze słowa po hiszpańsku. I to jest na tej zasadzie, że oprócz wymawiania słów, tutaj jest taki wyświetlacz. Czekajcie, może ja to włączę. I na tym wyświetlaczu po prostu się pokazują obrazki, żeby dziecko wiedziało w ogóle, o co chodzi. Tak naprawdę Yotto służy też jako zegarek, co za chwilę zobaczycie, tutaj powinno się wyświetlić. Widzicie, to jest takie piksele, więc nie jest to taki typowy ekran. I o to właśnie chodzi, żeby dzieci nie spędzały tyle czasu właśnie przy ekranie. To jest takie właśnie, takie piksele. Wyświetla się godzina i jeżeli położy się go w ten sposób, to jest to również lampka, której można używać w nocy. I ja na przykład mam ustawione tutaj, że zielony świeci się w trakcie dnia, a jak jest na przykład pora spać, to jest na czerwono. Nie używamy tego, szczerze mówiąc, bo Oliwia nie ma problemu ze spaniem w nocy, wiecie, nie wstaje nam w środku nocy. No ale jakby jest to opcja, gdyby ktoś chciał to mieć przy łóżku dziecka. No więc przyszły jej nowe karty. Mamy subskrypcję, bo znacznie bardziej opłacało się wziąć mi subskrypcję. Płacę za nią chyba 9 czy 10 dolarów miesięcznie i wtedy mogę sobie wybrać dwie nowe karty.
plus wszystkie inne karty mają zniżkę i darmową wysyłkę, więc mnie się to naprawdę opłaca, bo jedna taka karta, gdybym chciała kupić, kosztuje 10 dolarów, a płacąc 10, no to mam już na przykład dwie, więc naprawdę się opłaca. Ta Oliwia też go uwielbia, on tutaj stoi, słucha codziennie, na przykład sobie rysuje albo coś i włącza sobie wtedy muzykę. Także bardzo często jest używany. Dokupiłam ostatnio taki pokrowiec, bo normalnie to przychodzi bez pokrowca, więc dokupiłam ten silikonowy, no żeby miała ochwyt. I jest to na baterię, to się po prostu ładuje. Można mieć cały czas podłączone, na przykład postawione, bo to jest taka magnetyczna ładowarka, więc może na tym stać cały czas ten odtwarzacz, a można ładować i po prostu sobie przenosić, gdzie nam się podoba. Ale tak jak mówię, nam się sprawdza świetnie, także bardzo polecam. Mam kod zniżkowy, więc zostawię Wam pod spodem. I'm here in Barcelona Airport and I'm so glad you can join me. Barcelona is one of the biggest cities in Spain, which should give you a clue about which language we're going to be learning today. Can you guess? That's right, we're going to be learning Spanish. There you are! Hola, Fifi! Fifi is saying hola back to us. That's how you say hello in Spanish. Shall we all say it together? Hola! Wróciłyśmy do domu. Oliwia sobie zażyczyła dzisiaj na obiad leniwe pierogi. Ona nazywa je kluseczkami, więc będzie robiła kluseczki. Ja chyba z tej kuchni dzisiaj nie wyjdę normalnie. Powiem Wam, że cały dzień spędzamy razem w kuchni. Nie wiem, czy Wam się to podoba, czy nie. Taki mamy dzień po prostu. No, walentynki w kuchni. Nastąpiła mała zmiana planów. Tomasz nie zdążył wrócić na czas, więc ja nie zdążyłam pojechać na moje zajęcia z pianina, ale jest mu wszystko wybaczone. Takie rzeczy też się zdarzają. Wiadomo, są korki czasem i nie sposób wrócić na czas. Zaskoczył mnie niesamowicie prezentem walentynkowym. Nie spodziewałam się, że cokolwiek dostanę. No może jakieś kwiaty albo jakąś bombonierkę może. Natomiast Tomasz mnie zaskoczył bonem podarunkowym do spa. Także wykupił mi jakiś masaż całego ciała, zabieg na twarz, jeszcze łaźnia parowa. Także naprawdę, no muszę przyznać, że mnie zatkało, kiedy mi to wręczył. Już od dawna namawiał mnie, żebym wyszła sobie gdzieś z koleżankami albo w ogóle, żebym pojechała gdzieś na weekend. Myślę, że miał po prostu wyrzuty sumienia, bo sam ostatnio był na weekendzie z kolegami, pojechali na narty i od tego czasu jakoś mnie wypycha, żebym ja też sobie gdzieś pojechała. Ale nie czuję takiej potrzeby. Mnie jest po prostu w domu z rodziną najlepiej. A taki masaż na pewno wyjście do spa się przyda. Moi drodzy, dajcie koniecznie znać, jak Wy spędziliście walentynki, czy obchodzicie, czy nie. Jeżeli tak, to może czymś Wy zostaliście zaskoczeni w tym roku. Dziękuję Wam już teraz za uwagę i do zobaczenia wkrótce.